Obydwaj wnieśli wczoraj na wagę około 63 kg. Także limit wagowy niewiele większy niż poprzedni pojedynek. Także. Ale znacznie wyżsi. Tak, dokładnie. Także myślę, że techniki bokserskie mogą być bardzo ciekawe, ale zaczynamy od mocnego kopnięcia. Bar. Świetna kombinacja Wieczorka, tam dwa sierpowe na korpus, jeszcze poprawił wysokim kopnięciem, które co prawda było lekko na gardę. Bardzo dynamicznie rozpoczyna Wieczorek, zepchnięty do defensywy Ziegert. Fantastyczne uniki ze strony Wieczorka. Superman Punch próbował, Oskar Ziegert. Kiepskie wyczucie dystansu, bardzo mocny low kick ze strony Wieczorka. Teraz cios w krocze Ziegerta. No niestety to się zdarza. Chwila przerwy zarządzona, żeby Szczecinianin mógł pozbierać się. I funkcjonować jako tako. Na szczęście krótka. I tym razem mocniej zaczął Ziegert, ale dobry low kick ze strony Wieczorka. No, Oskar Ziegert zdecydowanie wyższy, dlatego te techniki nożne na pewno mogą być dużo bardziej efektywne, no ale Arkadiusz Wieczorek bardzo spokojnie. Nawet postura Wieczorka jest taka, jak gdyby przystosowana do walki z wyższym zawodnikiem, on jest nieco bardziej przykucnięty, bardzo dużo atakuje na korpus. To w pierwszej akcji mieliśmy przyjemność oglądać bardzo fajną kombinację. Ciosu najpierw na korpus, później na głowę i dokładnie tak samo teraz. Szuka, będzie obijał te żebra przeciwnika. Na pewno będzie chciał, żeby opuścił rękę i wtedy będzie szukał nokautu. No ale Oskar Ziegert na razie bardzo spokojnie. No i odpłacę trochę pięknym za nadobne. Arkadiusz Wieczorek. No cóż, nie są sobie dłużni. Bardzo ładna próba. Patrzę na posturę Arkadiusza Wieczorka. Wydaje mi się, że on wkłada naprawdę mnóstwo siły w swoje ciosy. Ziegert jak gdyby bardziej na luzie. Bardziej chce rozkładać siły na całe potencjalnie 9 minut tego pojedynku. Na pewno Arek Wieczorek ma świetnie skonstruowany gameplan, wie, że jego przeciwnik jest dużo wyższy, także szuka tego klinczu, szuka tego pół dystansu, tym bardziej, że te ciosy na korpus są naprawdę bardzo mocne. Z kolei Oskar Ziegert, no czyni z tych swoich kopnięć naprawdę potężną broń. Ale ma bardzo mocny cios na wątrobę. Teraz separuje klincz sędzia Winarski. Tam wydawało mi się, że Ziegert trochę na pograniczu tych dozwolonych zasad klinczów K1, czyli tylko jedna ręka i jeden cios jest dozwolony z takiej pozycji, z naciągnięcia jedną ręką szyi. Znowu ten sam klincz i teraz sędzia Łukasz Winarski upomni Oskara Ziegerta, że tak nie można na tych zasadach.